Kobiety są, uśredniając, niższe od mężczyzn. Jeśli uważasz, że to nieprawda, bo przecież istnieją też wysokie kobiety, to wyłącz ten film, bo nie rozumiesz, jak działa statystyka. Przy tak delikatnej sprawie potrzebne są umiejętności rozumienia, co drugi człowiek mówi do ciebie. Chciałbym też na początku zaznaczyć, że pieniądze, które zdobywasz, nie świadczą o twojej wartości. Pracownik pomocy społecznej zarabia około 2600 brutto, a osoba korzystająca z socjalu dostaje łączną pulę nawet do 3000 na miesiąc. Co ciekawe, osoba pracująca jest zmuszona, aby płacić podatek, a osoba niepracująca już nie, nawet jeśli ta otrzymuje więcej pieniędzy niż osoba pracująca. To nie oznacza, że osoba pobierająca jest bardziej wartościową osobą, tak samo jak youtuber, który zarabia wielokrotnie więcej liżąc śmietnik od lekarza ratującego ludzi. Istnieje strona mapakarier.org, czyli bezpłatna baza statystyk z kilkuset zawodów, takich jak liczba zatrudnionych w tym zawodzie, ilu pracowników jest w tej grupie, ilu pracowników pracuje w sektorze publicznym, średnie zarobki, zmiany popularności, wygląd zarobków przy średniej krajowej. I co najważniejsze, o ile zarobki mężczyzn lub kobiet są wyższe. Oczywiście jest to bardzo wartościowy projekt, ale wprowadza w błąd osoby, które nie potrafią odczytywać danych. To nie jest różnica w wynagrodzeniu za tą samą pracę. Obliczenia te nie oznaczają niesprawiedliwości w sposobie wynagradzania kobiet, ponieważ nie uwzględniają przepracowanych godzin w tygodniu, generowanego zysku dla firmy, ryzyka zawodowego, przepracowanych lat czy wyrobionych nadgodzin. To nie jest różnica w wynagrodzeniu za tę samą pracę. Jest to całkowite wynagrodzenie średnie brutto dla grupy średniej. Grupa średnia to grupa zawodów wykonujących podobną pracę. Na przykład do grupy średniej kelnerzy i barmani zalicza się kelnerów, barmanów, baristów i sommelierów. Zważywszy na to, że znany sommelier może zarabiać wielokrotnie więcej niż początkujący barman. Tak więc widoczne na grafice zdanie, zarobki kobiet są o 22% niższe niż mężczyzn, wraz z sugestywną ikonką, jest manipulacją. A sam fakt, że uśrednione zarobki wszystkich kobiet są o jakiś procent niższe niż uśrednione zarobki wszystkich mężczyzn, nie świadczy o tym, że kobiety są dyskryminowane ze względu na płeć. Uśredniając, mężczyźni zarabiają więcej od kobiet. W Polsce w 2016 roku o 18,5%, w Europie o 16%, a w Stanach Zjednoczonych o 20%. Ta statystyka nie uwzględnia rodzaju pracy, stanowiska, wykształcenia czy też przepracowanych w tygodniu godzin. To po prostu wartości średnie. Tymczasem, gdy przyjrzymy się bliżej, możemy zobaczyć, że różnice te biorą się z różnych wyborów zawodowych podejmowanych zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Między innymi mężczyźni chętniej pracują w dobrze płatnych zawodach inżynieryjskich oraz częściej wybierają pracę w lepiej płatnych, niebezpiecznych zawodach. Częściej pracują w terenie i chętniej przeprowadzają się dla lepszej pracy. Pracują też średnio na większą część etatu oraz wypracowują więcej nadgodzin. Warto wspomnieć, że to właśnie kobiety częściej kończą szkołę, jednak mężczyźni wybierają bardziej ryzykowne i lepiej płatne kierunki, a więc jest więcej kobiet wykształconych, tylko wybierają mniej płatną drogę. Dodatkowo pewna część kobiet, idąc na macierzyństwo, już nigdy nie wraca do pracy. Jak wykazały badania przeprowadzone przez feministyczne amerykańskie Akademickie Stowarzyszenie Kobiet, gdy uwzględniono różnice w wyborach podejmowanych przez kobiety i mężczyzn, to rzeczywista różnica między mężczyzną i kobietą na podobnych stanowiskach i wykonującymi podobną pracę wynosi zaledwie 6,6 centów. To nielegalne, aby pracownik zarabiał mniej na tym samym stanowisku ze względu na płeć. Jeśli ktoś jednak doświadczył takiej krzywdy, to należy to zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy, wejść na drogę sądową i wymagać odszkodowania za wyrządzoną szkodę. A następnie można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, ponieważ stoi za tym prawo. W świecie biznesu nie jest niczym dziwnym, kiedy firma postanawia wynagrodzić pracowników mających duży, pozytywny wpływ na jej wyniki finansowe określonym procentem od własnych zysków. Pomiędzy nagrodą za mundial kobiet a mężczyzn jest spora różnica. Kolejno 30 milionów do 400 milionów. Dużo osób się z tym nie zgadza, twierdząc, że kobiety zasługują na takie same wynagrodzenie jak mężczyźni. W piłce klubowej różnice również są bardzo duże. Jednak przekłada się to na wpływy od sponsorów, reklamodawców oraz dochody z transmisji meczów. Widzowie znacznie bardziej wolą oglądać rozgrywki drużyn męskich, gdyż ci z powodu różnic czysto biologicznych po prostu biegają szybciej i kopią mocniej, a gra jest bardziej dynamiczna. Kobiece dyscypliny zwyczajnie nie generują zysków na tym samym poziomie, ani nie są tak samo popularne. Nie możemy więc tutaj mówić o dyskryminacji kobiet.
W top 100 polskiego YouTube'a znajdują się 64 kanały prowadzone przez mężczyzn, 10 przez kobiety i 26 kanałów, które ciężko sklasyfikować, bajki lub wytwórnie muzyczne. Można by było rzec, że mężczyźni nie pozwalają docierać do tego etapu kobietom, ale jest to błędne przekonanie. Mężczyźni posiadają znacznie więcej testosteronu, który pozwala na większą liczbę godzin pracy, mniejsze zmęczenie i większą motywację. Mężczyzna, który ma zbyt mało testosteronu, wygląda kobieco. Rośnie mu brzuch, potem biust, zaczyna mieć okrągłą twarz i zaczyna zachowywać się jak kobieta. Jest miękki, ciepły, płaczliwy, rozdrażniony, wrażliwy i miewa nastroje. To cytat dr Ewy Kępisty-Jeznach. Szczęście mężczyzny jest ściśle skorelowane z sukcesem zawodowym, więc doświadcza lęku i strachu przed porażką. Jest w stanie bardziej się poświęcić, kraść, oszukiwać, a nawet świadomie lub nieświadomie robić krzywdę innej osobie, psychicznie lub fizycznie dla zysku. Mężczyzna prędzej nie dopuszcza innych mężczyzn niż kobiet do swojego poziomu, bo boi się o własną kobietę, majątek lub wyrzucenie z rynku. Niektórzy politycy i radykalne feministki wykorzystują to zjawisko do skłócenia ludzi między sobą, mówiąc, że mężczyźni zarabiają więcej przez to, że są niemoralni i to ich wina. To znana strategia wmawiania ludziom, że mają problem, by poczuli, że potrzebują czyjejś pomocy do jego rozwiązania. I tutaj wracamy do pytania. Dlaczego politycy nie poruszają tematu niewypłacanych pensji? Ponieważ ciężko skłócić pracodawcę z pracownikiem, kiedy już są skłóceni. Za to łatwiej jest skłócić przed wyborami mężczyzn i kobiety i ugrać na tym głosy wyborców, sprzedając się jako moralny przywódca, który walczy z zepsuciem świata. Dziękuję, że dotarłeś do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy na poprzednie odcinki o męskiej depresji i mrocznej triadzie. Do usłyszenia w następnym odcinku.